Drodzy Państwo, Robert Bandosz, finalista i zwycięzca Ninja Warrior Polska. Witam serdecznie. Gratulacje, nie miałam okazji na żywo, więc w tym momencie gratuluję, to nie lada wyczyn. Chciałam Ci zadać kilka pytań, które nurtują zielnikowych obserwujących, naszych klientów, ale również mnie. Przede wszystkim, jeżeli pozwolisz, zapytam, jak się zaczęła w ogóle Twoja kariera ze sportem? Skąd to się wzięło? Bo z tego, co wiem, to nie tylko Ninja Warrior jest Twoim osiągnięciem. Sport tak naprawdę towarzyszył mi od zawsze. Był już w mojej rodzinie, moja mama trenowała wiele dyscyplin, między innymi była sprinterką, tenisistką, jeździła na koniu. Natomiast mój dziadek był i dwuboistą, i gimnastykiem, tak więc już wyssałem to, można powiedzieć, z mlekiem matki. Zaczęło się wszystko w wczesnych latach szkolnych, była piłka nożna, następnie badminton, był żużel, bardzo ekstremalny sport, speedrower. Następnie nadeszła pora na biegi z przeszkodami i tak z biegów z przeszkodami powoli zaczęło to gdzieś z zachodu przychodzić do nas, taka bardziej ekstremalna wersja tego sportu, czyli biegi ninja, czy też samo ninja, bo w Polsce jeszcze nie przyjęło się ogólnie takiej nazwy, jak się dyscyplina sportowa nazywa. Niemniej jednak sport u mnie był od zawsze. Jest to dla mnie i pasja, i trochę uzależnienie, które już będzie mi towarzyszyło na pewno do końca życia. I w pewnym sensie jest to też realizacja takich moich gdzieś dziecięcych marzeń zawsze, ponieważ będąc już małym dzieckiem, byłem bardzo, ale to bardzo dużym fanem zarówno mojej mamy, jak trenowała. Dziadka niestety nie miałem szansy poznać, jednak jak już od najmłodszych lat widziałem, jak oni to robią, jak ona to robiła, no to powiedziałem sobie, że też taki chcę być, też to chcę robić, też do tego chcę dążyć, żeby właśnie być sportowcem. Tak udało mi się to marzenie zrealizować. Super. A tak naprawdę, co daje Ci dokładnie sport? Bo tak to jest dosyć szeroko, bo jesteś sportowcem, a z drugiej strony masz własną linię suplementów. Co daje Ci sport poza właściwie tym spełnieniem dziecięcych marzeń? To jest sposób na życie? Czy... Tak, to jest sposób na życie. Tak naprawdę przyznam się, że poza stronnym sportem nie mam tak naprawdę więcej zainteresowań. Może to się wydać dosyć monotematyczne, jednak od zawsze ta chęć bycia lepszym pcha mnie tak mocno do przodu, żeby pogłębiać wiedzę, ale wpierw w dziedzinie treningu, potem to było w dziedzinie zdrowia, diety, psychologii, to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle połączone i dopiero zadbanie o każdy z tych elementów gdzieś przyczynia się do tego, że przenoszą się te efekty na życie sportowca, tak więc to nie jest tylko tak, że interesuję się sportem, ale musiałem zgłębić wiedzę z dziedziny dietetyki, z dziedziny ogólnie zdrowotnej, medycznej, z dziedziny psychologii. Dopiero wówczas zacząłem mieć takie namacalne efekty pracy takiej holistycznej nad wszystkimi tymi elementami. Po jakimś czasie, jak już tak bardzo ta chęć bycia lepszym rnęła do przodu, że moja wiedza się pogłębiała, no to po pewnym czasie zauważyłem, że jestem w stanie przekazywać najzwyczajniej tę wiedzę innym i inni chcieli czerpać ode mnie tę wiedzę. Parę osób się mnie pytało, czy nie chciałbym właśnie zostać trenerem, czy nie chciałbym zostać dietetykiem i tak właśnie ukierunkowałem swoje życie, więc tak naprawdę jest to zarówno mój zawód, jest to moja pasja, zarabiam jako trener personalny, jako dietetyk, jako też teraz już zawodowy sportowiec. Wszystko tak naprawdę w moim życiu kręci się wokół sportu. Gdyby nie było sportu, by nie było tak naprawdę niczego. Wszystko się od tego zaczęło. Nawet moją żonę poznałem na zawodach sportowych, więc wszystko kręci się wokół sportu. To brzmi jak spełnienie marzeń, a nie jak coś nudnego, bo myślę, że każdy z nas chciałby mieć połączenie pasji z pracą, z życiem codziennym, bo to po prostu brzmi jak taka idealna historia. Ale tak naprawdę pytanie, jesteś trenerem personalnym, to skąd pomysł na własne suplementy?
to wydaje się z jednej strony oczywiste, tak, no bo suplementacja w trakcie ćwiczeń, tego typu, ale to są suplementy, można powiedzieć, ziołowe. Masz w składzie bardzo dużo ziół. Skąd pomysł akurat na takie składy? Bo zdradzę Wam tajemnicę, że składy przygotował sam Pan Robert. Tak, oczywiście składy konsultowałem zarówno z ekspertami oczywiście od dziedziny suplementów, jak i konfekcji, ponieważ to, co wydawało mi się na pierwszy rzut oka do zrobienia w sposób naturalny, czyli po prostu rzucam hasło, rzucamy tyle tego, tyle tego, tyle tego, to musiało jeszcze przebrnąć oczywiście przez masę gdzieś tam szczebli produkcji, przez to, czy takie dawkowanie może być w ogóle dopuszczalne, żeby mogło wejść to na rynek. I dopiero konsultując to z masą różnych ekspertów, byliśmy w stanie gdzieś osiągnąć taki konsensus. Natomiast dlaczego preparaty ziołowe? Przyznam szczerze, kilka preparatów, których stosowałem w swoim życiu, lubię ogólnie, zanim cokolwiek komuś polecę, lubię to wpierw przetestować na sobie. Takie jakbym miał dwa chyba najbardziej takie charakterystyczne momenty w moim życiu wyróżnić, gdzie suplementacja czegoś po prostu tak bardzo zmieniła moje życie, że było to odczuwalne w stopniu no wręcz ogromnym. To był pierwszy suplement, to była witamina D tak naprawdę, która de facto też może być lekiem. Zależy oczywiście, jak zostało zarejestrowane. Pamiętam, że pierwszy raz po rozpoczęciu suplementacji witaminą D, to wzrost samopoczucia po prostu niesamowity. Ogólny wzrost nawet, można powiedzieć, takich też sportowych osiągów, ponieważ miałem ten niedobór ogromny tej witaminy D wówczas. Natomiast drugim suplementem była ashwagandha, ponieważ byłem osobą, która trenowała naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nadal tak jest, do tego dużo pracy, ten stres oksydacyjny zarówno powiązany z pracą, jak i treningiem nawarstwiał się i po prostu czasem już dochodziło do tak stresujących sytuacji, że sobie z tym nie radziłem. I prowadzący mnie wówczas Jacek Feldman właśnie polecił mi dawno, dawno temu ten suplement. I to był właśnie suplement wyprodukowany przez Farmowi. Jeszcze wówczas, pamiętam, był w tabletkach takich bardzo dużych, sklejanych. I po naprawdę 2 tygodniach już czułem ogromną różnicę tego, jak mój poziom stresu po prostu zaczął spadać. Nawet nie tyle sam poziom stresu, tylko takie ukojenie nerwów, po prostu spokój, nie było kłębiących myśli. I przez lata gdzieś interesując się tym tematem właśnie suplementów, zgłębiałem coraz bardziej tematy ziół. Jest to temat czasem przez niektórych dość kontrowersyjny, ponieważ zioła mają nie do końca też często zbadane działanie. Natomiast w przypadku adaptogenów, jakim jest na przykład ashwagandha, no tutaj naprawdę stoi za nią bardzo potężna literatura. Jest ogólnie rzecz biorąc uważana za suplement bardzo bezpieczny. Wiele badań naukowych wskazuje zarówno na to, że działa na korzyść, jeżeli chodzi o obniżenie stresu, poprawę wydolności, a nawet poprawę wyników siłowych. I takie były badania wśród wyciskaczy na klatkę, wśród wyciskaczy trójboju. Tak więc dużo, dużo naprawdę czynników wpłynęło na to, że starałem się bardziej pójść ku preparatom ziołowym. Dlaczego? Ponieważ większość osób, która trenuje cokolwiek, czy to sport, czy powiedzmy dyscypliny nawet typu szachy, bo to też jest sport, tak? Nie do końca taka aktywność fizyczna, 90% sportowców tak naprawdę to osoby, które mają pracę, mają rodzinę, nie są zawodowcami i nie zawsze im chodzi o to, żeby bić rekordy, żeby skakać wyżej, żeby biegać szybciej, tylko po prostu o to, żeby cieszyć się tym sportem, trenują dla lepszego samopoczucia, dla bycia lepszą wersją siebie, ale do tego potrzebne jest przede wszystkim dobre samopoczucie. A preparaty ziołowe są tak naprawdę najbardziej dostępną opcją, szczególnie adaptogeny, które to samopoczucie mogą znacznie poprawić,
właśnie przez redukcję stresu, to jest główny czynnik, który wpływa destrukcyjnie poprzez zbyt dużo pracy i zbyt dużo treningu. Bo trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że zarówno stres psychiczny, jak i ten fizyczny jest traktowany przez organizm identycznie, więc jeżeli to się nawarstwia w dużym stopniu, no to niestety, ale dokładam jeszcze oliwy do pieca. Wydawałoby się, że odpowiedziałeś już na kolejną nurtującą mnie rzecz, czyli na to, czy testowałeś na sobie te suplementy. Na to wychodzi, że nie tylko, ale też poszukiwałeś odpowiednich substancji. Ale mam takie pytanie, które bardzo często klienci nam zadają, bo jak sam mówisz, suplementy jak najbardziej, sport fizyczny, stres psychiczny, ale czy te suplementy nadają się dla osób, które nie są sportowcami, dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, dla osób na dietach, czy one się również dla nich nadają? Czy to są jedynie suplementy stricte dla sportowców? Ogólnie rzecz biorąc, wprowadzenie na rynek przez nas Lni Sport wraz z marką Farmovit było gdzieś w zamyśle, oczywiście dostosowanie produktu dla sportowców, czy to zawodowych, czy no przede wszystkim, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, dla osób, które bawią się sportem, są amatorami i chcą po prostu robić to najzwyczajniej for fun. Jednak znając dobroczynne działanie adaptogenów, czy to składników, które występują w takim suplemencie jak na przykład NAC Power, czyli enacetylowana cysteina, czy chociażby sam burak zwyczajny, to literatura stoi za tym, że pomimo osiągów sportowych, które mogą poprawiać lub też poprawiają, zgodnie z wieloma badaniami, które za tym stoją, jak na przykład buraka, no to również są to suplementy stosowane przy takich przypadłościach jak alergie, czy też w przypadku enacetylowanej cysteiny astma odstrzelowa, ponieważ enacetylowana cysteina ma działania między innymi odkrztuśne, rozrzedzające między innymi wydzieliny w płucach, aszwaganda, tak jak mówiłem, obniżanie stresu. Tak więc w zależności od tego, jaki suplement stosujemy, może on się nadać zarówno dla osób nie uprawiających sport, ale mających na przykład bardzo aktywny tryb życia, jeżeli chodzi o naszą psychikę, czyli osoby takie na przykład jak kontrolerzy lotów. Mam pana, którego prowadzę, jest kontrolerem lotów, akurat przy okazji jest sportowcem, jednak u niego poziom stresu w pracy jest po prostu na najwyższym poziomie, a odpowiedzialność, która za tym stoi, no jest niebywała. Czy to osoby pracujące w korporacjach, bo takich osób jest tak naprawdę najwięcej, które z tym stresem borykają się tak naprawdę na co dzień. Jak najbardziej są to dedykowane suplementy również dla nich. Połączenie wszystkich, między innymi na przykład w takim suplemencie jak Body Power, połączenie wszystkich adaptogenów daje nie tylko ukojenie stresu, ale również taką motywację do działania i po prostu powera, lepsze samopoczucie. Nie zgłębiając się już w dokładnie wszystkie badania, które za tym stoją, to przeważnie w naszych produktach, które właśnie wypuściliśmy, dbaliśmy o to, żeby działanie danych składników było synergistyczne, czyli na przykład w przypadku aszwagandy połączonej, czy w przypadku rzęszenia połączonego z enacetylowaną cysteiną, braliśmy tutaj na przykład pod uwagę to, żeby produkt zarówno troszkę ten stres spowodowany pracą i treningiem obniżał, jak i również sprzyjał poprawie wydolności ogólnej organizmu, co tak naprawdę łączy się w jedną całość. I to był chyba taki główny cel, który nam przyświecał właśnie tworząc tą linię produktów, żeby to była taka linia bardzo kompleksowa. Jednocześnie są tutaj też takie produkty jak na przykład burak zwyczajny, które są celowane na przykład głównie dla sportowców, którzy chcą podnosić swoje wyniki, ponieważ już kilka lat z rzędu, między innymi przez Australijski Instytut Sportu, burak zwyczajny, oczywiście standaryzowany na ilość azotanów, został uznany jako jeden z sześciu suplementów, jedynie sześciu suplementów na świecie, które WADA całkowicie dopuszcza do używania, a ponadto jeszcze całkowicie stwierdza
pozytywny wpływ na wydolność czy też siłę organizmu, czyli kompleks do wyboru do koloru. Czyli rozumiem, że w trakcie finałów również sam w Ninja Warrior przyjmowałeś burak. Skoro Oczywiście. Tak rewelacyjne wyniki były. Tak, ogólnie burak to jest, burak zwyczajnie jest to mój ulubiony produkt, na który nalegałem naprawdę bardzo, bardzo długo farmowi, żeby stworzyć. Największym problemem była tak naprawdę konfekcja i pozyskanie surowca, ponieważ tak naprawdę burak zwyczajny, standaryzowany na 10% azotanów, jest jedynym produktem w Polsce, który ma taką standaryzację. Są produkty, które posiadają po prostu, jest to sproszkowany burak, jednak nie posiada tej standaryzacji na azotany, która jest niezbędna do tego, żeby dokładnie wyliczyć, jaką ilość powinniśmy przyjąć względem tego, co oszacowano w badaniach, co sprzyja wzrostowi wydolności. Co jeszcze bardzo mi się właśnie podoba w tym produkcie, co wyróżnia go wśród innych, to to, że jest on w formie sproszkowanej i są na rynku produkty, które są w formie na przykład shotów, czyli można wypić 30-mililitrowy czy też 50-mililitrowy shot, który będzie zawierał niezbędną ilość azotanów. Jednak zauważywszy po sobie, jak i po osobach, które prowadzę, czy też wśród opinii sportowców, niestety w przypadku shotów bardzo często występują dolegliwości żołądkowe, szczególnie w postaci nieprzyjemnych później dolegliwości podczas biegu. Dlatego w przypadku produktów sproszkowanych takie dolegliwości praktycznie nie występują albo występują dość rzadko, naprawdę bardzo sporadycznie. Tak jeszcze woli wyjaśnień dodam, że aby osiągnąć pożądany efekt zgodnie z badaniami, które były prowadzone na kolarzach czy też biegaczach, trzeba spożyć mniej więcej między 500 a 700 ml soku z buraka, ponieważ mniej więcej taka ilość posiada między 400 a 500 mg azotanów, które wpływają na zwiększenie naszej wydolności. Dla większości osób spożycie 500 czy 700 mg soku z buraka niestety jest bardzo ciężkie, na dodatek przed aktywnością fizyczną. Tak więc faktycznie w formie shota jest to dobre rozwiązanie, a w formie sproszkowanej, kapsułkowanej, to wydaje się, że to jest rozwiązanie najlepsze, tym bardziej, że te kapsułki można popić bardzo niewielką ilością wody. A co ciekawe, w trakcie uzyskiwania właśnie surowca, w trakcie konfekcji, udało się pozbyć też fruktanów, które są odpowiedzialne za dolegliwości żołądkowe, między innymi u chorób, które mają IBS, czyli jelito drażliwe. I to jest tak naprawdę najlepszy zamiennik soku z buraka, jeżeli ktoś posiada takie problemy z dolegliwościami trawiennymi. A jak długo należy przyjmować buraka przed zawodami? Czy to jest na stałe suplementujemy? Czy też powinniśmy go wdrożyć, nie wiem, tydzień, dwa przed zawodami, przed większym wysiłkiem fizycznym? Bo ja już w głowie widzę stosowanie zwiększenia tej wydolności fizycznej buraka również przy sesji, przy gdzieś tam nauce. Myślę, że to może przy takich dłuższym, że tak powiem, nagle wydłużeniu doby może być praktyczne, więc pytanie, ile wcześniej powinniśmy gdzieś tam zacząć przyjmować go? Badania naukowe sugerują, że największą wydolność, jakby największą wydatność tego produktu jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez stosowanie go między 5 a 3 dni przed planowanym startem. Były również badania, które sugerowały jego skuteczność stosowania nawet na 2 tygodnie, 21 dni przed startem, 9. Natomiast coraz więcej badań wskazuje właśnie na to, że najbardziej ekonomiczny sposób stosowania względem pożądanych efektów to właśnie między 5 a 3 dni przed planowaną imprezą sportową. Osobiście stosuję na 3 dni przed, jeżeli przygotowuję się do ważniejszych zawodów, natomiast jeżeli są to takie zawody po prostu traktowane treningowo, to stosuję to doraźnie tylko i wyłącznie przed
zawodami. Ważne też jest to, jak stosować buraka, ponieważ wiele osób popełnia bardzo duży błąd, stosując go bezpośrednio przed wysiłkiem lub też godzinę przed. Największe stężenie azotanów we krwi osiągane jest mniej więcej po 2,5 do 3 godzin po spożyciu soku z buraka, czy też właśnie produktów standaryzowanych na ilość azotanów. Tak więc przeważnie właśnie spożywamy ostatni posiłek wraz z tym sokiem z buraka, z shotem, czy też z kapsułkami. To jest bardzo ważne, ponieważ wówczas wykorzystujemy w pełni potencjał tego suplementu. A czy możemy go stosować długofalowo? Na przykład, kurczę, nie startujemy w zawodach, po prostu ćwiczymy crossfit, kolarstwo, zaczynamy biegać. Jesteśmy takimi sportowcami amatorami. Czy możemy go przyjmować na stałe? Czy powinniśmy robić przerwy, czy po prostu co jakiś czas go sobie po prostu wdrażać? Czytałem wiele publikacji właśnie na ten temat, czy tak naprawdę azotany mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Wiele opinii na ten temat wskazuje na to, wiele ekspertów wskazuje na to, że nie stwierdzono jakoby długotrwałego związku pomiędzy przyjmowaniem azotanów a pogorszeniem stanu zdrowia. Jednak niektórzy przestrzegają, żeby w niektórych przypadkach chorobowych nie spożywać takiej dużej ilości azotanów, jak akurat powinno się spożywać przed zawodami sportowymi, czyli tam to jest mniej więcej 400 a 500 mg. Niemniej jednak musimy pamiętać o jednym, że azotany to są tak naprawdę naturalnie występujące składniki w naszym żywieniu, między innymi w roślinach liściastych, buraku, w szpinaku, w jarmużu. Osoby, które są na diecie wegańskich lub też jedzą bardzo dużo warzyw, tak na dobrą sprawę są w stanie przyjąć w dziennej racji żywienia ilość azotanów odpowiadającą właśnie suplementowi, który my też między innymi stworzyliśmy. Dlatego od tego też jest zależne to, czy suplement działa, czy nie. Ponieważ dajmy na to, mamy osobę, która codziennie suplementuje naturalnie ze swoją dietą tę ilość azotanów w granicach 400-500 mg i ona wówczas może nie poczuć jakiejkolwiek korzyści ze stosowania dodatkowo tego suplementu, ponieważ te azotany tak naprawdę cały czas w jej organizmie występują. Natomiast osoba, która jest na diecie no raczej takiej skrajnie mięsnej, czy też bym powiedział ubogiej w warzywa, może poczuć znacznie większe korzyści ze stosowania tych azotanów. To też wszystko zależy właśnie od tego, jaką dietę prowadzimy. Jeszcze odpowiadając już tak wprost na pytanie, czy powinniśmy stosować długotrwale. Tak, możemy stosować długotrwale, ale na pewno nie w takiej dawce, jaką powinniśmy przed zawodami stosować. Jest to po pierwsze no dość nieekonomiczne cały czas, powiedzmy, stosować ten suplement non-stop. A z drugiej strony jesteśmy w stanie to w pełni, w takiej ilości mniejszej, gdzieś ten poziom dobijać poprzez dietę, nasze żywienie. Tak więc tutaj raczej w formie suplementu opierałbym się raczej na tym, żeby stosować go albo w małych dawkach cały czas, albo po prostu w już pożądanych dawkach prosportowych na parę dni przed zawodami. A czy myślisz, że mógłby się sprawdzić przez te pierwsze dni, kiedy zaczynamy ćwiczyć? Ja na przykład zaczęłam w tym tygodniu biegać i na początku jest to przerażające po zimie, delikatnie mówiąc. Czy myślisz, że przez te pierwsze dni, kiedy się próbujemy przestawić na tryb codziennego biegania, codziennych ćwiczeń, możemy go też przyjmować w takich dawkach? Tak, jak najbardziej. Możemy go przyjmować w takich dawkach. Tutaj od razu też dodam, że może wartości, które teraz podam, wśród oczywiście zawodowych kolarzy, bo to zawsze badania najchętniej są wykonywane na sportowcach zawodowych, bo to jest taka grupa docelowa, która tak naprawdę jest w pewnym sensie wyścigiem zbrojeń, kto wymyśli suplement, czy kto daną kompozycję suplementu, która będzie w stanie podnieść wydolność chociaż o 1%, co i tak jest naprawdę dużo. I tutaj trzeba sobie powiedzieć, że suplementacja soku z buraka, czy spożywanie soku z buraka, czy też suplementacja
właśnie produktów typu szoty zawartych, które miały zawartość pożądaną azotanów, zwiększała wydolność sportowców mniej więcej między 2 a 3%. Może się wydać mało, jednak biorąc pod uwagę osobę, która biegnie maraton i pokonuje maraton w 2 godziny, odejmując tutaj 2 do 3%, pokonuje ten maraton mniej więcej szybciej w 3-4 minuty. Więc jak komuś mówię 2-3%, to mówi to malutko, ale jak nagle powiem, żeby urwał ze swojej życiówki, gdzie mniej więcej między 2-3-4 minuty, to nagle mówi wow, faktycznie to już jest różnica. Dlatego jak najbardziej. Zależy też wszystko od tego, jaki mamy cel. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o samopoczucie, to trzeba powiedzieć sobie jedno, że sam burak jest również wykorzystywany do walki z anemią. To też zawarte w buraku między innymi enzymy pozwalają łatwiej przyswajać żelazo. Dlatego osoby, które właśnie cierpią na anemię, jak najbardziej będą miały korzystny wpływ ze stosowania nawet ekstraktu właśnie stróżkowanego. Super, to brzmi naprawdę dobrze. Myślę, że nie tylko ja skorzystam, ale również zielnikowi klienci i obserwujący. To mam jeszcze takie pytanie. No bo powiedziałeś właściwie tak, że jeden burak na rynku, który ma taką zawartość azotanów, ale co jeszcze wyróżnia tą linię Farmowit Sport, którą jakby, no której jest, można powiedzieć, twórcą? Myślę, że przede wszystkim jakość. I tak każdy będzie mówił, że nasz produkt jest najlepszy, jednak no tutaj akurat w przypadku produktu, który my stworzyliśmy, powiedzieliśmy sobie wprost. My chcemy stworzyć produkt naprawdę, który będzie się wyróżniał jakością zarówno samych składników, jak i surowców użytych do ich konfekcji, bo to jest bardzo ważne. Brak wypełniaczy, barwników, sztucznych substancji, dbałość o ekologię, zastosowaliśmy tutaj akurat szklany pojemniczek. Mówiąc wprost, często myślimy o kimś, kto, tak jak mówiłem, biega i bije rekordy, dźwiga więcej, chce skakać wyżej, biegać szybciej, natomiast my po prostu chcieliśmy się skupić na grupie docelowej, która oprócz nie jest zawsze profesjonalnym, zawodowym sportowcem, również może być, ale przede wszystkim dla wszystkich, którzy chcą właśnie poprawić swoje samopoczucie. I tutaj naprawdę duża dbałość o to, żeby to samopoczucie ogólne, kondycję fizyczną poprawić, niekoniecznie z naciskiem na wynik. To jest sprawa tak naprawdę drugorzędna dla osób, które uprawiają sport amatorsko. Te osoby przede wszystkim chcą cieszyć się z życia. I to chyba był główny cel, który przyświecał właśnie produkcji tych suplementów, bo przeważnie na rynku albo jesteśmy zachęcani tym, że suplement doda nam powera, kopa, będzie miał dużo kofeiny, dużo pobudzaczy, jednak niestety często, nie zawsze stoi za nim też duża lista środków, które tak naprawdę nie zawsze jest dobrze tolerowana przez nasz organizm. Często po tych środkach czujemy później taki tak zwany kolokwialnie zjazd. No, u nas na pewno tego nie ma. Dbaliśmy o to, żeby w naszych produktach ta jednak dbałość o etykietę, dbałość o to, żeby produkt był bardzo, ale to bardzo przystępny dla każdego i nie powodował jakichkolwiek skutków ubocznych stosowania. Super. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Ja chyba otrzymałam już wszystkie odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania, zdawajcie je w komentarzu. Ja zadam je Robertowi ponownie zapewne i z chęcią odpowiemy. Ja życzę dalszych sukcesów i trzymam kciuki za kolejne osiągnięcia. Dziękuję serdecznie. Zawsze można mnie spytać o cokolwiek na moim profilu, gdybyście chcieli na Facebooku. Odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję.